Witam się i zapraszam dzisiaj do przygotowania sałatki gyros. Nie będę tej sałatki robiła. Ja będę robiła córka i zaraz zobaczycie, co dalej. Piersi z kurczaka podwójne. Tutaj już są pokrojone w kosteczkę i przysmażone z przyprawami. Dajecie przyprawy, jakie lubicie. Do mięska troszkę soli, pieprzu, ostrej papryki, przyprawa do gyrosa. Będzie potrzebna jedna lub dwie cebule. Tutaj kapusta pekińska. Myślę, że tak z połowę kapusty. Puszka kukurydzy. Do tego ketchup. Pikantny u mnie. Majonez. Kilka łyżek majonezu i jeszcze, czekajcie, ogórki będą, tak? Ogórki kiszone, zaraz przyniosę i pokażę. Ogórki kiszone własnej roboty. Myślę, że będzie gdzieś, może nawet cały słoik pójdzie, bo to będzie na dwie sałatki. Widzicie, dwie takie miseczki sałatki. Jeżeli chcecie, wiadomo, mniejszą porcję, to sobie ustalacie. I tutaj kroimy cebulę. Ostatnio jedna z koleżanek chciała zobaczyć, jak się kroi takim urządzonkiem, więc tutaj akurat może zaobserwować. Cebula na pół bijamy i fajnie się kroi. Cebulę w kosteczkę. Cebulę wykładamy tutaj na nasze mięsko, ono musiało przestygnąć i teraz kolej na ogórki, również w drobną kostkę. Powiem Wam, fajnie jest być operatorem, a nie gotować czasami. I tak, ketchup na naszą cebulę, dosyć sporo, potem równamy. Na to wykładamy po pół puszki na każdą tutaj porcję kukurydzy. Macie więcej, to dajcie więcej. Na kukurydzę pokrojone ogórki. Te, co kroiliśmy przed chwilą, drobną kosteczkę. Fajnie to się już zaczyna, wiecie, prezentować. Tutaj jeszcze trzeba troszeczkę dokroić. Na ogórki wykładamy 3, tak 4 łyżki majonezu i oczywiście trzeba to wyrównać i ładnie to będzie się prezentowało z boku. Ja Wam potem to pokażę. Majonez używajcie, wiadomo, jaki Wam odpowiada. I teraz na majonez krojona jest, jak widzicie, kapusta pekińska, tak troszkę na drobnie. Jak mówię, fajnie jest być operatorem, a nie gotować czasami. I tak, kapusta pekińska została wyłożona. Ja Wam już pokazuję, jak taka sałatka się z boku prezentuje. Wygląda bardzo fajnie i apetycznie. Ja już Wam tutaj w tym momencie nie nagram, jak to wygląda na talerzu. Ewentualnie Wam zdjęcie tytułowe wstawię. Mam dwie takie sałatki. I to na tyle. Żegnam się. Pa!